RZG Interwencje. Decyzje, które niepokoją. Fakty wymagające wyjaśnienia. Każdy dzień przynosi nowe sytuacje. My nadajemy im bieg. RZG Interwencje. W każdą środę o 17.10. Na 97.1 FM. Na żywo i online w Radiu Zielona Góra. Zaprasza Bartosz Szefer. Witam Państwa w programie RZG Interwencje. Ja nazywam się Bartosz Szefer, a za kamerą Krzysztof Filmanowicz. Dzisiaj rozmawiamy na temat nowych taryfikatorów mandatów, które weszły od 1 stycznia. A moimi i Państwa gośćmi są Mariusz Wąsowicz, zastępca naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Pana, witam Państwa. Marek Pasek, sekretarz Lubuskiej Rady Bezpieczeństwa Drogowego. Witam, dzień dobry. Oraz Michał Siepka, instruktor nauki jazdy. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. A więc chciałbym najpierw zapytać o te mandaty, o te zmiany, które weszły od 1 stycznia. Jak to obecnie wygląda mniej więcej, powiedzmy? No tak mniej więcej nie da się powiedzieć. Zmiany są bardzo znaczące. Przede wszystkim zmianami objęte zostały te wykroczenia najczęściej popełniane przez kierujących, które są przyczyną zdarzeń drogowych. Mówimy tutaj o prędkości, gdzie ustawodawca na tyle podwyższył kary pieniężne, kary, które wypisywane są w mandatach karnych. Tak jak poprzednio maksymalną kwotą za popełnione wykroczenie było 500 zł, teraz kierujący, który przekroczy prędkość o 71 km na godzinę, czyli już tak znacząco, musi liczyć się z karą w wysokości 2,5 tysiąca zł. Generalnie kwoty mandatów za wykroczenia drogowe zostały podniesione z kwoty 500 zł do 5 tysięcy. No i też sąd w przypadku takich wykroczeń, jeżeli zostanie skierowana sprawa do sądu, sąd może nałożyć grzywnę w wysokości do 30 tysięcy złotych. Także są to zmiany znaczące. Tutaj mógłbym też dodać, że bardzo ważną zmianą też jest kwestia bezpieczeństwa pieszych. W tej sytuacji zachowania kierujących w stosunku do pieszych, chociażby nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu, bądź też wchodzącemu na to przejście, taki kierujący musi liczyć się już z karą w wysokości 1500 zł. Podobnie jak wyprzedzanie przed przejściem, wyprzedzanie pojazdu na przejściu, omijanie pojazdu, który zatrzymał się przed przejściem dla pieszych, żeby ustąpić pierwszeństwa pieszemu, czyli te wykroczenia, po których pieszy jest w sytuacji naprawdę bardzo zagrażającej jego życiu, zdrowiu, w takiej sytuacji kierujący właśnie będą karani mandatami w wysokości 1500 zł. Też zmieniła się kwestia punktów karnych, jakie kierowca może uzyskać podczas jednej kontroli drogowej. Zgadza się? Tak, dokładnie, aczkolwiek te zmiany w zakresie punktów karnych wejdą dopiero w życie z dniem 17 września i zmiana będzie taka, że tak jak do tej pory, jeszcze teraz, do tego 17 września, za jedno wykroczenie maksymalnie kierowca może otrzymać 10 punktów karnych, tak po 17 września będzie ta wartość punktowa podwyższona nawet do 15 punktów. No i zmiana też taka, że te punkty nie będą kasowały się po roku czasu, tylko po 2 latach. Dojdzie też kwestia tak zwanej recydywy. Jeżeli po 17 września kierujący na przykład przekroczy prędkość o 31 km na godzinę, 31 i więcej, musi liczyć się z wysokością mandatu w kwocie 800 zł. Natomiast jeżeli w ciągu 2 lat od tego wykroczenia znowu takie wykroczenie popełni, no to już będzie dwukrotność tego mandatu, czyli 1600 zł. Jeżeli mówimy o tym, że przepisy weszły 1 stycznia, no to chyba siłą rzeczy już pierwsze mandaty, takie w kwocie nawet 5000 zł, mogły, czy już Państwo właśnie przydzielali takie mandaty? No nie, takich wysokich mandatów jeszcze nie, policjanci nie nakładali na kierujących, aczkolwiek już kilka osób musiało spotkać się z policjantami, którzy wypisywali mandaty już w kwotach z nowego taryfikatora. Było to kilku kierujących, którzy przekroczyli prędkość, kilku
kilku kierujących otrzymało już mandaty w wysokości 800 zł, kilku kierujących otrzymało mandaty w wysokości 1000 zł za przekroczenie prędkości. No i też w sytuacji kolizji drogowych, gdzie przed zmianą sprawca takiej kolizji, takiego zdarzenia drogowego zakwalifikowanego jako kolizja drogowa, musiał liczyć się z wysokością mandatu w kwocie 200 zł plus tak zwana przyczyna. Teraz jest to kwota 1000 zł plus przyczyna. Już takie mandaty były wystawiane, chociażby wczoraj kierujący, który spowodował kolizję na skrzyżowaniu ulic Ułańska, Bohaterów, Westerplatte, otrzymał mandat w wysokości 1100 zł. A czy są jeszcze jakieś wykroczenia, które zdaniem policjantów powinny być bardziej surowo karane, takie szczególne? Znaczy na tą chwilę my analizujemy sobie cały czas ten taryfikator. Policjanci muszą przestawić się na te nowe kwoty. Na razie widzimy, że te wykroczenia, które zostały zaostrzone, to są te, które najbardziej wpływają na to, że dochodzi do zdarzeń drogowych. Jeżeli będziemy zauważali, że coś jeszcze należałoby zmienić, no oczywiście będziemy takie informacje przekazywać. Dziękuję serdecznie. Dziękuję również. Chciałbym dopytać o kwestię bezpieczeństwa. Czy te nowy taryfikator mandatów, czy on rzeczywiście ma taką funkcję odstraszającą? Ja myślę, że tak. Myślę po sobie, że jeżeli zmieniły się wysokości mandatów, wiadomo, że w kieszeni zawsze brakuje gotówki, no to podwyższony mandat spowoduje, że będę ostrożniej jechał. Nie ukrywam, że każdy z nas, który jeździ pojazdem, w jakiś sposób narusza przepisy, choćby odrobinę prędkości, te maksymalne, chociażby w mieście. Czasem się zdarza, że jadąc na luzie z górki, po prostu jedziemy trochę szybciej. Mam nadzieję, że to akurat nie będą przyczyny do karania kierujących, bo to nie o to chodzi, szczególnie jeżeli miejsca, w których by to te naruszenie takie niewielkie było, nie stanowią żadnego zagrożenia. Mówię tutaj o historii zdarzeń drogowych w takim miejscu. A czy są właśnie, ponownie pytanie, które wcześniej zadałem, czy są takie wykroczenia, które jeszcze powinny Pana zdaniem być bardziej surowo karane? Przyznam, że taryfikatora aż tak bardzo nie znam. Podoba mi się to, że jest progres, jeżeli chodzi o kwoty, które należy zapłacić, a więc za niewielkie naruszenie prędkości, załóżmy, jest tam jakaś kwota określona mandatem, za kolejne wyższy próg przekroczenia jest to kwota wyższa. To jest rzeczywiście dobre. Na pewno dla policjantów jest to bardzo dużo pracy, bo tutaj muszą pracować jakby na dwóch taryfikatorach, na starym i teraz na nowym. Trzeba to wszystko wdrożyć do pamięci, no i stosować zgodnie z przepisami, bo kierujący bardzo często szukają luki w wiedzy policjanta, ale policjanci rzeczywiście mają trudne zadanie tutaj do wykonania. Jeszcze jakiś czas temu rozmawiałem z kierowcami już po wprowadzeniu tego nowego taryfikatora i tam powtarzało się coś takiego, że ta kwota mandatów nie jest na kieszeń zwykłego Kowalskiego, ale chyba właśnie te kwoty mają takie być, nie na kieszeń przeciętnego Kowalskiego. No najlepiej by było, gdyby kierujący nigdy nie byli karani, nie byłoby takiej potrzeby i sami by się pilnowali. Ja bym sobie życzył, żeby na drogach było więcej radiowozów, policji generalnie widocznej. Wówczas na pewno ludzie trochę inaczej by się poruszali, kierujący inaczej by się poruszali. No i tam wszędzie, gdzie istnieją zdarzenia, wiemy z historii o tym, że jest dużo zdarzeń, tam szczególnie policja powinna objąć nadzorem, w tym nadzorem mandatowym, takie miejsca właśnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Chciałbym jeszcze dopytać o kwestię młodych kierowców. Pan jest instruktorem nauki jazdy i czy już można zauważyć, że młodzi kierowcy, oni zwracają uwagę na to, że ten mandat można zapłacić wielotysięczny i ściągają tą nogę z gazu? Czy rozmawiamy o młodych kierowcach czy przyszłych kierowcach, bo to jest jednak różnica w tej kwestii, że przyszli już poprzez media dowiadują się o tych taryfikatorach, o tych mandatach i karach i rozmawiamy o tym. Rozmawiamy o tym i rzeczywiście jest to, już to odniosło jakiś tam skutek, prawda? Co do młodych kierowców, no to jest to zauważalne, że jednak zwalniają, tak? Jednak zwalniają. Jak będzie z egzekwowaniem potem kary finansowej od młodego człowieka, no to tutaj jest już inna sytuacja. Także jeżeli będzie więcej policji i będzie to szło w parze z tym nowym taryfikatorem, to na pewno będzie bezpieczniej, tak mi się wydaje.
A siłą rzeczy, z racji pana zawodu, no to dużo pan przemieszcza się po mieście. A czy inni kierowcy właśnie też zdjęli nogę z gazu? Tak, zdecydowanie ja to już zauważyłem. Rzeczywiście jest inaczej. Zaczynają myśleć. Tylko teraz jest kwestia, czy myślą o sytuacji na drodze, czy myślą o tym, żeby nie dostać mandatu. Bo to jest już inna sprawa, prawda? Czyli to, że on się boi i zobaczy ograniczenie, momentalnie naciśnie hamulec, czy będzie przewidywalny i sobie wcześniej tą sytuację wyobrazi i zwolni, nie dlatego, żeby nie zostać ukarany, tylko dlatego, żeby było bezpiecznie. A co możemy jeszcze zrobić, żeby edukować kierowców właśnie w taki sposób, aby oni nie naruszali tych przepisów ruchu drogowego? Czy samo to straszenie kwotą mandatów, punktami karnymi wystarczy, czy no, trzeba jeszcze podjąć jakieś inne kroki? Myślę, że szkoły nauki jazdy powinny przede wszystkim bardziej obrazowo zwracać uwagę na to, co się dzieje po kolizji, po wypadku z człowiekiem. Czyli jednak powinien być większy nacisk na przede wszystkim na to, jaką krzywdę zrobimy sobie, posiadając samochód. Samochód, jakby nie było, jest środkiem lokomocji, który ma nam uprzyjemniać i poprawiać transport, ale też jest bronią, która niewątpliwie no, jest niebezpieczna. Jeśli nie będziemy się umieli tym posługiwać, będziemy za bardzo wierzyć w swoje możliwości i samochodu, no to będziemy zagrożeniem dla innych i wtedy no, będzie tragedia. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. A ja Państwu dziękuję serdecznie za uwagę. Całość mogą Państwo obejrzeć na naszej stronie internetowej rzg.pl, na naszym Facebooku oraz YouTubie. Dziękuję za uwagę. Bartosz Szefer. RZG Interwencje. Decyzje, które niepokoją. Fakty wymagające wyjaśnienia. Każdy dzień przynosi nowe sytuacje. My nadajemy im bieg. RZG Interwencje. W każdą środę o 17.10. Na 97.1 FM. Na żywo i online w Radiu Zielona Góra. Zaprasza Bartosz Szefer.